Od dawien dawna wiadomo, że krew jest substancją, której nie da się wyprodukować. Osoby, które decydują się nią podzielić, zawsze są mile widziane. W okresie przedświątecznym Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu wraz z posłem Michałem Wosiem organizują akcję poboru krwi oraz jej składników pod hasłem Świąteczny Dar – Krew Ratująca Życie. Krwi zawsze brakuje. Przed świętami wszyscy myślimy o prezentach i o tym, jaki dar można dać, a tutaj można dać bezcenny dar życia, bo krew to jest właśnie ten bezcenny dar życia. I wspólnie wszystkich zachęcamy do tego, żeby jak najczęściej oddawać tą krew. Jeżeli ktoś jest zdrowy, może iść i oddać krew, to absolutnie trzeba, bo tej krwi, ta krew jest konieczna. Ale w tych czasach, które mamy, póki jeszcze nie ma tej powszechnej szczepionki, czekamy na wdrożenie Narodowego Programu Szczepień, na zatwierdzenie tej szczepionki. Ale póki szczepienia nie ma, to także osocze ozdrowieńców. I wszyscy, którzy mogą to osocze oddawać, to wspólnie zachęcamy do tego, żeby je oddawać. W ramach tej akcji pierwsi krwiodawcy, którzy w tym wyjątkowym przedświątecznym czasie oddają krew, osocze lub płytki krwi, otrzymają choinkę bożonarodzeniową. A żeby jeszcze więcej osób być może zachęcić, to stąd ta wspólna akcja i wspólna inicjatywa. Bardzo dziękuję za to, że możemy wspólnie właściwie w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z siedzibą w Raciborzu, ale dzisiaj oddział Rybnik, zarówno oddział Rybnik, jak i Jastrzębie, jak i Racibórz. W każdym z tych oddziałów do świąt ci, którzy oddadzą krew albo osocze, albo inne składniki krwi, które można oddać, czyli płytki i tak dalej, tutaj panie są specjalistkami, nie dostaną tylko standardowych tych czekolad jak zawsze, ale też dostaną właśnie choinkę, drzewko. Będzie można odebrać choinkę, każdy chętny do wyczerpania zapasów oczywiście, ale spora liczba tych drzewek, tych choinek jest przygotowana. Takie choinki czekają na krwiodawców i myślę, że wspólna zachęta nie tylko właśnie do bieżącego oddawania krwi, ale jeszcze taki miły świąteczny akcent. Jak poinformowała Gizela Kowol, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu, na potrzeby akcji przygotowano około 200 choinek.